Marszałku. Ja mam w ramach tego czasu kilka takich pytań. Więc oczywiście ten akt ma kluczowe znaczenie dla naszego rynku kapitałowego, dla rynku giełdowego. Jest akt obszerny, no i potrzeba było sporo czasu, żeby się z nim zapoznać, zwłaszcza, że przed posiedzeniem komisji otrzymaliśmy materiały. Więc króciutko przechodzę do pytań do pana ministra. Panie ministrze, po pierwsze, dlaczego vacatio legis wynosi 14 dni, czyli jest bardzo, bardzo krótkie? Krótko mówiąc, inwestorzy nie będą w stanie w tym okresie, prawda, zapoznać się z kluczowymi zmianami. Druga sprawa, drugie pytanie. Ustawa ta powoduje zmiany w kodeksie spółek handlowych, więc rodzi się pytanie, czy te zmiany były konsultowane z ministrem sprawiedliwości, a konkretnie z komisją kodyfikacyjną prawa cywilnego. Trzecia kwestia, dlaczego terminy ważności prospektów emisyjnych wynoszące 12 miesięcy są tak krótkie, a memorandum wynoszące 2 miesiące również są zbyt krótkie, zwłaszcza biorąc pod uwagę koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego, które są olbrzymie. I wreszcie ostatnie pytanie. Dlaczego przyczyny odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego są określone w sposób lakoniczny i sprzeczny z prawem? Jest tam odesłanie takie, no wręcz to jest naruszenie elementarnych zasad techniki legislacyjnej do rozporządzenia unijnego z 2004 roku. KNF jako organ nadzorczy ma olbrzymią władzę i praktycznie ten przepis pozwala według własnego widzimisię zatwierdzić bądź odmówić zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Dziękuję panie senatorze. Pan senator Kląsala zadaje pytanie. Dziękuję panie marszałku. Ja mam dwa pytania. Pierwsze związane z artykułem 99, gdzie jest mowa o karach grzywny. Do tej pory mieliśmy dwie takie kary. Jedna maksymalnie 250 tysięcy i druga milion. I oczywiście kara pozbawienia wolności do lat dwóch także. W propozycji ustawy te grzywny zostały zwiększone dziesięciokrotnie do 2,5 miliona złotych i do 10 milionów złotych. Natomiast kara pozbawienia wolności została zachowana na tym samym poziomie dwóch lat. Pytanie by było takie moje, co spowodowało tak gwałtowne podniesienie kar grzywny i jednocześnie pozostawienia kary pozbawienia wolności na tym samym poziomie i czy to wynikało z dotychczasowej praktyki orzecznictwa w tym zakresie, bo może były jakieś sygnały właśnie z tej strony. I drugie pytanie, czy w świetle artykułu 47 ustęp 2 projektu ustawy możliwe będzie opublikowanie prospektu emisyjnego w internetowym wydaniu gazety? Dziękuję. Dziękuję panie senatorze. Panie ministrze, proszę o odpowiedź. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Jeżeli chodzi o vacatio legis, dlaczego 14 dni? Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że dyrektywa unijna została przyjęta 11 grudnia 2010 roku. To nie są sprawy nowe, ani nowe przepisy. Wszelkiego szeroko zakrojone konsultacje ze stronami zainteresowanymi toczyły się nie od miesięcy, ale od ponad roku.
Także nie można tutaj zarzucić regulatorowi, że zaniedbał po tej stronie doinformowanie środowisk, które są zainteresowane. Poza tym skrócenie vacatio legis, biorąc pod uwagę, że te przepisy obniżają koszty, jeżeli chodzi o wejście na rynek kapitałowy, doprecyzowują pewne przepisy typu dzień roboczy, wprowadzają tą ofertę kaskadową dla papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym. Idą one w kierunku zarówno inwestorów, emitentów, obniżają koszty, jak i zwiększają ochronę, szczególnie klientów, inwestorów indywidualnych. Dlatego wydłużanie vacatio legis, biorąc pod uwagę, że konsultacje trwały ponad rok, nie znajdujemy jako uzasadnione. Rynek jest dobrze przygotowany na te przepisy. I jeszcze raz powiem, no, konsultacje były naprawdę wielotorowe ze wszystkimi, większość uwag została uwzględniona. Jak Państwo widzą, nie widzimy tutaj żadnych uwag zgłaszanych przez środowisko zainteresowane tym przepisami. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, oczywiście ustawa była konsultowana z ministrem finansów. Jak rozumiem, panu senatorowi chodzi o komisję kodyfikacyjną, która jest organem działającym przy ministrze sprawiedliwości. Myśmy się zwrócili do ministra sprawiedliwości o zgłoszenie ewentualnych uwag. Ministerstwo Sprawiedliwości takich uwag nie zgłosiło. Jeżeli chodzi o termin ważności prospektu emisyjnego, ja rozumiem, że pan senator jest również praktykiem, jeżeli chodzi o te rzeczy. Pytanie jest, my tego terminu nie zmieniamy de facto w tej ustawie. Ten termin jest od lat istniejący, przyjęty przez rynek, zaakceptowany. Rozumiem, że zdania mogą być rozbieżne, czy on jest zbyt długi, czy jest zbyt krótki. Po prostu nie zmieniamy obecnie istniejących terminów. To, co mogę zaproponować, zwrócimy się do Komisji Nadzoru Finansowego o przeanalizowanie tego terminu. No i jest to również implementacja przepisów z dyrektywy unijnej. Dziękuję, panie ministrze. Jeszcze jedno pytanie. Odpowiedź. Przepraszam. Panie marszałku, pytania były szczegółowe. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi nadmierną władzę Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli chodzi o ewentualne odmowy przyjmowania prospektów emisyjnych. No, też to wynika bezpośrednio z dyrektywy unijnej i są to powszechnie obowiązujące przepisy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Nadzór, ja rozumiem, że z punktu widzenia uczestnika obrotu gospodarczego nadzór Komisji Nadzoru Finansowego może wydawać się zbyt rygorystyczny, ale jest to praktyka przyjęta w innych krajach Unii Europejskiej. Kary, zwiększenie kar. Ten temat był bardzo szeroko dyskutowany na podkomisji do spraw instytucji finansowych. Są to zaproponowane kary wynikające z praktyki rynkowej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ja mam ze sobą zestawienie kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego i przez inne nadzory w innych krajach. I na przykład suma kar nałożonych przez KNF w latach 2010-2012, to są dane za koniec grudnia zeszłego roku, na spółki publiczne to było suma kar 40, łączna wartość 4 milionów 795. Średnia wysokość kary 119 875. W sumie tych kar było nałożonych 81, mówię za ponad 2 lata. Łączna kwota 9 172 tysiące, średnia wysokość 113 234. Dla przykładu, jak to wygląda w innych krajach, jeżeli chodzi o restrykcyjność. W Niemczech BaFin w 2011 nałożył 4 kary za błędy lub opóźnienia w przekazywaniu informacji poufnych. Żadna z tych kar nie przekroczyła 90
5 tysięcy euro. W 2010 roku takich kar było 9. Austriacy dla przykładu w 2011 nałożyli 490 kar na kwotę 1 144 800 euro. W tym 6 przypadków dotyczyło obowiązków informacyjnych emitentów, a 28 kar dotyczyło znacznych pakietów akcji. W FSA w Wielkiej Brytanii w 2010-2011 roku nałożyło 83 kary w łącznej wysokości 98,5 miliona funtów. Dlaczego te przykłady podaję? Tutaj przede wszystkim te wielkości kar były zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak w tych przykładach, które przedstawiłem, wszystko de facto nie zależy nawet od wielkości kraju, bo Austria tutaj jest przodująca, jeżeli chodzi o ilość kar, o wielkość kar. W cudzysłowie na pierwszym miejscu jest FSA w Wielkiej Brytanii. Oczywiście możemy polemizować co do wielkości kar, ale wydaje nam się, że ten system będzie systemem sprawnym i pouczającym, wychodzącym naprzeciw szeroko krytykowanej Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli chodzi o ściganie przestępstw na rynku kapitałowym. Ma on być dolegliwy i z drugiej strony ma być szczelny i skuteczny. Dlatego też zwiększono ilości kar, wychodząc naprzeciw wielu doniesieniom prasowym, że Komisja Nadzoru Finansowego wiele rzeczy traktuje pobłażliwie lub nie do końca walczy z nadużywaniem prawa. To ostatnie pytanie. Niestety nie. Jeżeli chodzi o internetowe wydania gazety. To niestety nie będzie możliwe. Nie jest możliwe.